Witam. Dawno nie odpowiadałem na pytania. Odpowiadam. Panie Piotrze, pan Radosław, co pan sądzi o wariancji E4, C6, D4, D5? Czy poleca pan to? Co poleca pan na to grać? Podobno dobry E6, który jednak zamyka gońca, lub wybicie na E4 po odbiciu 5. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. F3. No kochani moi, no obróćmy szachownicę. Biały postawił pionka na F3. Zabrał pole skoczkowi, więc jeżeli wybijemy i zagramy E5, rzeczywiście jest dobre. Partia robi się, no grozi szach. Grozi drugi szach z odbiciem piona, ale jak biały zagra skoczek F3, to będzie w pewnym sensie woda na jego młyn. Po co tego skoczka wyprowadzać na F3? Oczywiście warto zagrać C6, by po E5 mieć taką lepszą odmianę partii obrony francuskiej. Lepszą odmianę obrony francuskiej. Wariant jest rzadko spotykany, mało popularny i ja bym polecał tylko, że żeby grać to, co teraz stoi, to trzeba mieć jakieś pojęcie o zamkniętych pozycjach centrum, o łańcuchach pionkowych i mieć pomysł, jak rozwiązać problem białopolowego gońca. Ale jeżeli ktoś bardzo chce, to polecam książkę moich kolegów Janka i Rafała, którzy na ten temat napisali książkę chyba po polsku, po angielsku. Rafał Przedmojski, mistrz NATO i mistrz międzynarodowy Jan Piński napisali na ten temat książki. Książkę napisali, ale chyba była ona wytłumaczona. Pan Konrad Szy prostuje nie w Nowym Sączu, tylko Tarnowie, Węgiel, Szachy. Tak, przepraszam, pomyliłem się, pan Władysław Węgiel ma firmę w Tarnowie, ale przy ulicy Zakładowej 5 to pamiętam. Pomyliłem Nowy Sącz z Tarnowem. Miejscowości tak blisko siebie, że bliźniacze. No cóż. Pan PRZ i jeszcze jedno Z. Dziękuję, że pan znowu umieszcza analizy partii historycznych. Jakby to powiedzieć, wszystkie partie, które zostały rozegrane, są historyczne, ale domyślam się, że pan zna znaczenie takie kolokwialne, że te grane przed laty. Jak najbardziej będę zamieszczał, mam jeszcze kilkanaście tysięcy ich partii, czeka w kolejce. Pan Piotr z Narni, to jest właśnie dzień, kiedy pan mi kiedyś zaufał, uczynił moderatorem. Cieszę się, że taka opatrzność pozwala za pomocą tych najnowszych technologii i finalnie na żywo. Ja się bardzo cieszę, że moi moderatorzy mi pomagają, chociaż chyba będę musiał poszukać jeszcze jednego, bo ostatnio trzech, czterech moderatorów jest mniej aktywnych. No zawsze któryś mi, proszę Państwa, pomaga, bo przychodzi taki nieszczęśliwy, to nie jest zły człowiek, tylko źle poinformowany, który psoci. I trzeba mu to psocenie ukrócić. Pan Piotr z Narni, prędzej bym śmierci się spodziewał niż pana Piotra w takim fajnym kapturze. No w kapturze dyrektor techniczny zrobił mi prezent. Jak mi jest zimno, zmieniam amplua, żeby było ciekawiej. Niektórzy pokazują tatuaże satanistyczne. Ja nie mam ani satanistycznych, ani niesatanistycznych. Nie wiem, czy są tatuaże niesatanistyczne. Więc nie mogę ich pokazywać. Okulary od dawna pokazuję. Ciekawe, czy Borys Paski by się obraził, słysząc Borys w Paski. Panie Piotrze, jakbyśmy zaseplenili, z pewnością nie, a poza tym kilku moich kolegów miało bliższe z nim kontakty, mówi, że to jest bardzo sympatyczny jegomość. Pan Józef Lombardo. A,
też go rozbawił pana Józefa Borys w paski. Pan Marco Polo, dziękuję za wstawienie mojej partii, pozdrawiam. Panie Marco Polo, no ja wstawiam wszystkie dobre partie, które te, które wygrałem, ale to pan tu jest współautorem tych partii, ostatnio było pana partii więcej i zawsze staram się albo w tytule wyróżnić, o co w tej partii chodziło. Czasami udaje mi się skomentować. Chodzi mi o to, żeby pomóc państwu troszeczkę grać lepiej swoimi umiejętnościami. Pan Paweł narzeka, mówi dzień dobry, że u niego kompletnie brak dźwięku. No i co ja na to poradzę? Pan Ahmed Caniun, odcinek do usunięcia, nic nie słychać. Pan Marcin Bienkowski też ma brak dźwięku. Proszę pa... O! I to jest konstruktywna uwaga. Proszę pamiętać o włączaniu mikrofonu. No niestety sklerozę mam, panie Marcinie. Pan Kepes. Ciężko czytać z pana ust, jednocześnie patrzeć na szachownicę. Poza tym mam te usta takie przekrzywione. I pan kapitan, co wy z tym? Trzeba o tym pisać. Nie wystarczy, że jeden... O, pani Edyta Romaniuk napisała E. Wykrzyknik, to chyba dobrze. A tu dała buźkę. Z języczkiem chyba. O, pani Edyta bardzo ładnie tu komentuje. Pan Kot wita. O, pan Radosław, ciekawy komentarz. Dziwna sprawa z tym, że nieraz narzucają się tak oczywiste prosunięcia, których partii nie zrobili wielcy mistrzowie. Nawet ja to dostrzegłem, a jestem bardzo słabym graczem w porównaniu do nich. No ale to pewnie dlatego, że oglądam pana materiał oraz minę tej partii ponad 60 lat. Nasuwa się pytanie, czy dziś również szachiści niekiedy przekombinowują to. Panie Radosławie, dziś przekombinowują dużo więcej. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że szachiści kiedyś byli bardzo, angażowali się, nie byli zawodowcami, nie dbali o kondycję fizyczną, więc partia była dla nich dużym wysiłkiem. Poza tym niektórzy mieli osobiste porachunki i to niektóre takie na ostro, więc jeszcze z większą odpowiedzialnością grywali. Także myślę, panie Radosławie, że no błędy popełnia każdy. Każdy popełnia. A poza tym no błędy wynikają, że mistrz coś źle policzy, a potem widzi, że tego ruchu nie może zrobić, a potem się zdenerwuje, a czasem zrobi ruch rodem. Ma pan Max. Panie Piotrze, czy Kasparow jest lepszy od Karpowa? Czy no, Karpow jest lepszy od Kasparowa. Karpow jest przewidywalny, nie zmienia poglądów. Zawsze ma takie same, zawsze postępuje w tam taki sam sposób. Także Karpow jest lepszy. Pan Dariusz. Ciekawa opcja na łukanie obrony barańskiej. Można bardzo dużo z tej partii się nauczyć. To się cieszę, panie Dariuszu. Związanie przekątne dwa gońce, gra na ograniczenie gońca, obejrzeniem w końcu tak na króla, po słabych polach i po przełomie w centrum. Dziękuję za bardzo ciekawy plan. Bardzo miło to pan, panie Dariusz, napisał. Pan Marco Polo. Po 17 posunięciu przypomniałem sobie tą partię i kluczowe juniorskie błędy. Bardzo dziękuję za umieszczanie moich partii na YouTube. Mam tylko nadzieję, że nie będę powielał takich błędów. Pozdrawiam pana Piotra i wszystkich. Panie Marco Polo. Przez jakiś czas błędy się powiela, potem przychodzi moment, że już nie, ale tak ciężko uniknąć powielania błędów. To jest gra w szachy, nauka gry w szachy polega na redukcji popełnianych. Także błędy popełnia każdy. Pan Insek, super odcinek, dziękuję. Ten o Macieszewskim, to bardzo proszę, to jeden z pierwszych odcinków, panie Insek. Pan Marco, a nawet Marco, a od marca, a pan Polo od marca jest, ja przepraszam. Grzechem z mojej strony było, że nie grałem w końcowej fazie partii agresywnie. Jednak znów mnie pan miło zaskakuje, wrzucając naszą partię. No wrzucam. Też pozdrawiam. Pan kapitan, kto był trenerem mistrzyni? Pan Grzegorz odpisał, myślę, że zbieżność nazwisk nie była przypadkowa. Panie kapitanie. Pan Marek Lasecki, a pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam pana Marka. Pan Michał Pawlak,
Bardzo pouczająca partia dla mnie, dziękuję. Wszystkie moje partie z panem Michałem Pawlakiem są dla mnie pouczające, takie trudne słowo. Pan Patryk, 8:25, mógł pan zagrać widły najpierw. No i co, panie Patryku, jak ja jestem stary i niedowidzę, mam okulary, mam już 4 czy 5 lat, powinienem je wymienić na mocniejsze, panie Patryku. Pan Dariusz Gietka, a może Giętka, nie wiem. Ale ja to nazwisko skądś znam, panie Dariuszu. To pana, to nazwisko, nie wiem, czy pan w konkursie rozwiązaniowym u mnie brał, czy co, nie pamiętam, panie Dariuszu, pan się przyzna. Bardzo pouczająca gra po białych polach i na opanowanie Lenice, kompletny plan. Goniec E6 okazał się figurą z ogromnym potencjałem, powierzał, no tak, no, tak. Oczywiście, szaba, daba, da i jeszcze pan. Szach, hetman, goniec, szach był mat, po zasłonie się mat był przez dwa ruchy. Nie wiem, co odpisać. Pan Michał Szczepański. Kolejna znakomita partia mistrzyni. Odnośnie obrony karka została mi, dlaczego obecna czołówka światowa mężczyzna rzadko gra ten debiut. Czy powodem jest to, że na światowym poziomie ciężko wygrać coś więcej niż remi? Grając Karokana, serdecznie pozdrawiam. Jakby to powiedzieć, panie Michale, cała reprezentacja kobieca Rosji grywa obronę Karokana. Potwornie ostra, najbardziej chyba, ostra, może przesadzam, może nie wiem, ale niezwykle ostro grająca. Wala Gunina, Walentina Gunina, Walentina Gunina. Piosenkę o niej kiedyś śpiewali u nas. Valentina Twist. To tak jeszcze 50 kilka lat temu była taka piosenka Valentina Twist o Wali Guninie. Ona gra obronę Karokan. To jest jej podstawowy debiut. No więc i wyciska dużo. Natomiast mężczyzn, nie wiem kto z mężczyzn, panie Michale, w tej chwili gra, bo mało partii jest granych. W ogóle mężczyźni prawie nie grają partii. Więc trudno mi to wypowiadać, ale. No ale przecież i Carlsen grał kiedyś Karokan nie tak dawno na wygraną. Pan Michał Szczepański, jeszcze raz, prawdziwa sztuka szachowa. Myślę, że takiej partii nie powstydziłby się pan Anatol Karpow. A no, pojedynek z gwiazdą pierwszej wielkości, pan Tomek. Pan Piotr Kazimierz Paweł to żywa encyklopedia polskich szachów. Jak miło i jak dowcipnie. Ale kochani, przypomniałem sobie, że mam trzy imiona. Co mam nie używać? Co mam sobie żałować? Kiedyś miałem pieczątkę bez imienia Paweł do gry korespondencyjnej. Magister inżynier elektronik cybernetyk Piotr Kazimierz Kaczorowski. Pan Konrad przerwa. Super z humorem wytłumaczone. Matujemy dwoma gońcami. No to dar. Do archiwaliów, pan Konrad, bardzo się cieszę, pan Leszek Szukała, podziwiam opanowanie, chylę czoło przed mistrzem, no opanowanie to jest, trzeba nie po prostu nie wolno się o, tu będzie bardzo ciekawe. Powróciła kultowa i dawno oczekiwana seria, czy ma pan jeszcze nieopublikowane perełki kompozycji? Oczywiście, że mam, panie Radosławie, i to nie więcej niż jedno. Ostatnio oglądaliśmy 5 sierpnia 2020 roku, zapisuję tu. Zapisuję, panie Radosławie, już, żeby to dawać. Dziękuję i pozdrawiam. Pan Krzysztof Messer. Messer. Prawie jak w Mistrzu Małgorzacie. Też bardzo lubię tę serię, a wszystkim z rankingiem 1307 polecam oglądanie filmów pana Piotra. Punktacja z pewnością zacznie wzrastać. Pozdrawiam. No, będzie wzrastać tym 1307, tylko niech zaczną grać. Chociaż oni się boją i ten ranking tak jakoś hodują. Proszę bardzo, znaszli siora, nie znaczy siora. I tu napisał, jedziemy z koksem, dzięki panu wbiłem 200 punktów na Heską w niecały tydzień. Jak to możliwe? Ale to się cieszę. I znowu pan Radosław. Para gońców tatut, więc czy przez te różne warianty, w których bardzo szybko dochodzi do wymiany gońca ze skoczkiem przed obrońcą czy hiszpańskiej.
są mniej grywane, słabsze. Dziękuję, pozdrawiam. Obrona Nimcowicza jest w tej chwili rzadziej grywana, aczkolwiek Anatol Karpow grywał ją przez całe życie z wielkim sukcesem. Pan Marco Polo, zdrowych i spokojnych świąt, do zobaczenia też. I pan Kamil Szproncel, wszystkiego najlepszego panie Kamilu. I pan Piotr Znari, alleluja, Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Prawdziwie, panie Piotrze. Pan Radosław nawzajem, wesołych świąt zmartwychwstania. Szanowny panie Piotrze, bardzo się cieszę. I pan Marco Polo, niech Bóg błogosławi wszystkim swoim dzieciom, a szczególnie tym, którzy dają świadectwo swojej wiary. No bardzo się cieszę, panie Marco Polo, że pan też takie świadectwo daje. Pan Krzysztof Messer, wesołych świąt dla pana i całej rodziny Jezusa Zmartwychwstałego i znamieloje. No bardzo się cieszę, no jak to tak pięknie. Tak mało sobie ludzie składają życzenia. I pan Paweł życzy, ja panu Pawłu życzę z okazji świąt wielkanocnych. I pan Jędruś Wuj, no panie Jędrusiu, też dziękuję za życzenia. Pan Piotr Gozdera. O, jaki silny komentarz napisał. Z nami ile jest pan Piotr Gozdera? 4 miesiące. Publicznie subskrybuje kanał. Nie wstydzi się. A Karsenowi wszystko jedno. Rozbawiło mnie to bardzo. To się bardzo cieszę. Tak mi się uda. Jestem taki smutas, panie Piotrze, że jak kogoś rozbawi, to się bardzo cieszę. Pan Leszek Szukała. Radosnych, spokojnych świąt Wielkanocy dla pana i najbliższych oraz wszystkich uczestników szachowego interesu. Pięknie. Pan Bartosz, 98. Pan Leszek, ile z nami jest? Rok. Pan Bartosz. Rok, no pięknie. Też. I pan Ted, 1959. Wesołych świąt. Chyba nie ten rok. Tak, panie Ted. Pan jeden był czujny. Skiepściłem się z rokiem, ręka mi drgnęła. Panie Ted, dziękuję. Szkoda, że wcześniej mi pan tego nie powiedział. Pan Michał Szczepański, wesołych świąt wielkanocnych i przede wszystkim dużo zdrowia. Bardzo dziękuję, pani Michał. Pan Sven Schwederman. Poleca pan książkę Agresywne Szachy. A skąd pan wpadł na pomysł, że ja polecam tę książkę? Panie Schwederman. To nie jest tak łatwo polecać książkę. Trzeba wiedzieć, dla kogo i w jakim celu potrzebuje książkę. I pan Kotfrydolin wita. I pan Mirosław Jacek też wita. I też, a sprawdzę, ile pan Mirosław, bo tutaj ma wyświetlane. 2 lata jest pan Mirosław. No pięknie. To jeszcze może słów parę powiem tu. Może jakąś partyjkę zobaczymy. Chciałbyś jeszcze jakąś partyjkę zobaczyć? Tak. Dobra, zobaczmy jakiś taki świeżutki mat. No zobaczmy jakąś miniaturkę dla pokrzepienia serc. Debiut się nazywa Debiut Centralny. A teraz już mam problem, bo to przechodzi w gambit północny albo w gambit jutlandzki. Dotąd to już chyba jest północny. Białe zaofiarowały 2 piątki. Teraz oczywiście najlepszą rolą dla czarnych jest zwrot jednego. Zwrot jednego. Teraz ED niedobre. Skoczek F6, goniec zasłonięty. Skoczek F3, goniec D6, goniec zablokowany. I trudniej grać. Natomiast po wzięciu gońcem koni się F6. Goniec bije F7. Król bije F7. I goniec B4. Powstaje pozycja z tak zwanej dynamicznej równowagi, jak to strzałką pokazałem, czarne odbijają hetmana. Już się zdawało, że biały wygrywa. W partii czarne dały szachin szacha. Koniec C3. Nasadziły się na pionka. Wykrzyknik. Rozwój figur. I wziął biedny.
i wziął. Czarne mają trzy pionki więcej, jednakże ich pozycja jest beznadziejna. Pozycja ich jest beznadziejna. Goniec strzela. Koniec strzela. Roszada nie wygląda dobrze. A, roszady trzeba skończyć. Skoczek D5 i podziękowanie. Można sobie sprawdzić. A po odejściu gońca hetman G4 i pozycja czarnych jest beznadziejna. Ja bym to skończył na dzisiaj.